Jak wydoisz krowę, masz mleko. Ale jak wydoisz byka, zyskasz przyjaciela na całe życie. Pewnie. Przyszliśmy tutaj, żebyście mogli dorzucić trochę smaku do swoich odstojników i dodać go po destylacji. Macie po 3 minuty. Mike, ty pierwszy. Widzę, że bierzesz sporo truskawek. Lubię robić alkohol z owocami tropikalnymi, cytrusami. Pieczesz ciasto czy pędzisz bimber? To się jeszcze okaże. Zrobię truskawkowo-wiśniową lemoniadę, dlatego wybrałem truskawki, wiśnie i limonki. Jeszcze jedno wiaderko? Jasne, koniec czasu. Josh, twoja kolej. Właśnie, weź koszyk. Tylko ty umiałbyś zrobić alkohol z pomidorów. Robiłem whisky z przeróżnych owoców. Czasem wychodzi świetne, a kiedy indziej nie. Wygląda na to, że nie ma już truskawek. Masz do wyboru różne soki. Wybrałem truskawki i ananasa. Jeszcze 5, 4. Skończyłem. Mark, 3 minuty. Patrz, tam jest okra. Sędziowie byliby zachwyceni takim snobistycznym trunkiem. Najlepsze, z czego pędziłem, to brzoskwinie. Ile mogę wziąć? Choćby oba buszle. Od razu pomacałem te brzoskwinie i były twarde, ale tylko z nich chciałem pędzić. Mark opracował plan. Już widzę brzoskwinie w odstojniku. Wciąż były niedojrzałe, ale w górach nie możemy marudzić. Oglądasz przetwory? Wziąłeś cukier? Mam już wszystko. Chłopaki, wracamy do destylatorów i działamy.